Warto odkrywać prawdę na temat działania ziół i zgłębiać wiedzę, bo już media społecznościowe blokują publikacje kanałów o tematyce zielarskiej, a posiadanie wiedzy o działaniu ziół, które nas otaczają, pozwala na stanie się samowystarczalnym i niezależnym w zakresie zdrowia, no i daje to też bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, bo nagle się okazuje, że idziesz sobie łąką i wiesz, że to zioło pomoże ci na stres, to bratu na łuszczycę, to koledze na depresję, a tamto koleżance na ból stawów, no i nagle człowiek odczuwa taki spokój, że w razie czego to sobie poradzi albo pomoże swojej rodzinie, a też nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś choróbsko się przypałęta. Dlatego warto mieć wiedzę, która wielkim koncernom nie jest na rękę i stać się ekspertem w zakresie zielarstwa i ziołolecznictwa. Szacuje się, że na świecie jest aż 500 tysięcy gatunków roślin, a każda z tych roślin ma swoje własne unikalne substancje aktywne albo cały bukiet takich substancji, które dostarczone do organizmu mogą wywierać lecznicze działanie, więc hipotetycznie mamy więcej naturalnych leków niż istniejących ludzkich chorób. Natura jest pełna ziołowych leków, trzeba tylko wiedzieć, jak je przygotować i jak wykorzystać. Jeśli nie wiesz, czy Akademia Ziołolecznictwa jest dla Ciebie, to masz 60-dniową gwarancję satysfakcji, możesz sobie testować ten kurs. Jeśli stwierdzisz, że to nie jest dla Ciebie, to otrzymasz zwrot pieniędzy. Ja wiem, że to jest szalona gwarancja, ale bardziej szalona jest satysfakcja z tego, że można samemu sobie pomóc w jakiejś chorobie albo pomóc swoim najbliższym. W Akademii Ziołolecznictwa przedstawiam te zioła, które zostały bardzo dobrze przebadane i mamy potwierdzone badaniami te właściwości, a nie wierzeniami ludowymi, które często były, jak się dzisiaj okazuje, błędne. Jeśli pracujesz w branży zdrowia, to w Akademii zwiększysz swoje kompetencje do pracy i poznasz nowe metody pomagania pacjentom i podopiecznym. Publikowane wideo zawierają wartościowe i niełatwo dostępne informacje, które przekazywane są w przyjemny sposób i mogą przyczynić się do odkrycia nowej, bardzo zdrowej pasji. Nabędziesz umiejętności rozpoznawania ziół, szczególnie rozróżniania ich od roślin podobnych, ale potencjalnie trujących, no i też dowiesz się, gdzie są ulubione miejsca poszczególnych gatunków, a to jest wiedza, która może się przydać na trudne czasy, albo po prostu będziemy wiedzieć w sklepie zielarskim, co jak działa, no i nie damy się oszukać ekspedientowi. Dzięki wideo i zdjęciom poszczególnych części rośliny, które wykorzystuje się w ziołolecznictwie, nie będziesz mieć wątpliwości co do jej wyglądu, no i będziesz czuć bezpieczeństwo, że się nie pomylisz w trakcie zbiorów. Oszczędzisz też mnóstwo czasu, bo wszystko dokumentuję za Ciebie i dostaniesz wiedzę na srebrnej tacy, a biorąc pod uwagę ogrom wiedzy i tematów, które omawiam, no to raczej jest to szwedzki stół, do którego możesz sobie podejść i wziąć to, na co masz ochotę, albo to, czego potrzebujesz, oglądając poszczególne wideo. Dowiesz się, jak wykorzystać właściwości leczniczych ziół, które otaczają Cię cały czas, a może nawet nie zdajesz sobie sprawy, że roślina, którą często mijasz, posiada właściwości, które mogą pomóc Tobie albo Twoim najbliższym. W Akademii omawiam też bardzo szczegółowo, jak prawidłowo przygotować preparaty ziołowe na te najczęstsze choroby, szczególnie na te przewlekłe, tak aby nie stracić właściwości preparatu przez błędne przepisy, które bardzo często są powielane w internecie. Tylko prawidłowo przygotowane zioło będzie mieć swoje właściwości, dlatego przedstawiam sprawdzone receptury, które samodzielnie przygotujesz w swojej kuchni z ziół, które rosną nieopodal Twojej okolicy. Nabędziesz też umiejętności łączenia ze sobą ziół, dowiesz się, jak wykorzystać ich synergię, a czego się wystrzegać. Jest wiele dolegliwości, których można się pozbyć za pomocą ziół bez potrzeby trucia się chemią, która daje często wiele skutków ubocznych, dlatego zdobędziesz wiedzę, która nie jest ogólnie dostępna, poznasz zarówno niezbędne informacje, jak prawidłowo używać ziół, jakie mają działanie konkretne zioła i poznasz też mnóstwo ciekawostek, którymi możesz zaskoczyć znajomych. Czyli dowiesz się od podstaw wszystkiego tego, co jest potrzebne, żeby zajmować się zielarstwem i ziołolecznictwem. No i jeśli czujesz, że Twoja wiedza jest wciąż za mała lub chcesz usystematyzować tą wiedzę, którą już posiadasz i być na bieżąco z najświeższą wiedzą zielarską, to Akademia Ziołolecznictwa jest dla Ciebie. Zapraszam Cię do niej, link do strony jest w opisie. Pamiętaj też, że masz 60-dniową gwarancję satysfakcji.